To taka ciekawostka. Lis przyjechany w Białymstoku. Przy terenach PKP. Przy garażach. Niedaleko w sumie piekarni. Już. I nowego przystanku kolejowego PKP. W Zielonym Wzgórzu. Czyli okazuje się, że dzikie zwierzęta też w mieście sobie hasają, biegają, bo lis jest jak gdyby dzikim zwierzęciem, to nie kot czy pies, no. I przy takiej ruchliwej trasie, że jakoś po prostu ma swój taki korytarz migracyjny, że gdzieś tam się przemieszczą na terenie miasta. Były też łosie, są sarny, są dziki, więc jest dużo dzikich zwierząt na terenie miasta.